Cześć. Ruszamy. Jest za 20:12. Jedziemy na Mistrzostwa Polski. Także my już jesteśmy w podróży. Zaraz wjedziemy na trasę. I około drugiej, 2:20 gdzieś będziemy w Warszawie. Zostawimy graty i jedziemy na multi-blinda i piątkę blindem. Podobny mistrz Polski w multiblindzie, druga przed drugą próbą ma najlepszy wynik. Raczej nikt go nie pobije. Koncentruje się. Okay. A właśnie jestem po pierwszej próbie multiblinda. Próba zrobiona zupełnie z ulicy, to znaczy przyszedłem, dałem kostki, także zero rozgrzewki. Także nie wyszło, mimo że to tylko dwie kostki, to zero zrobionych. Tak, to jest sala główna. No nie no, miejsce jest bardzo atrakcyjne. Więc parę słów komentarza do wczorajszej piątki blindem. Nastawiałem się na jedną próbę i chciałem ją zrobić na pewnego. Pomyliłem się o dwa klocki z centrów. Po prostu zdarza się. Coś musiałem zrobić odwrotnie. Oby plan był bardzo prosty. Zapamiętać na maksa i później ułożyć, ponieważ no, żeby mieć w ogóle ułożenie. Nieważne, czy to będzie, będę czwarty, piąty, dziesiąty. Na tym mi zależało, chociaż no, teoretycznie czy praktycznie wiadomo było, że ten, kto ułoży, może liczyć na medal. Ułożył Witalii, super, gratuluję Tobie Witalii, że wyszło super po prostu. W imieniu organizatorów bardzo serdecznie wszystkich Was witam. Zaplecze zawodu. Tak, nawet mamy tutaj baner. Jak tylko wystarczy powiedzieć, że witam taki obok tego baneru, wszystko idą. Później do... Polski nie ma stołu. Tak, na cześć. Świetne zawody. Grzegorz Migaj. Potwierdzam, nie ma stołu. To jest słynny Paryż.
dobrze, więc tak wygląda moja kostka po multi. Jak widać, można się przypatrzeć. Wszystkie są w dobrych miejscach, tylko obrócone. Także wygląda na to, że jakiś ark był odwrotnie zrobiony. Tak wygląda FM. Proszę Państwa, tak wygląda kostka do FM-a przed tak zwanymi insercjami, czyli czary mary hokus pokus. To normalni ludzie tego nie rozumieją. Tak? No nie. No nie. No. Także no mniej więcej tak to wygląda. Więc jak widać, to jest po prostu, to jest kosmos. Szacun dla tych wszystkich, którzy wiedzą, o co będzie chodzić. Reakcja Igora. Jak się sprawdza poprawność FM-a? Bo nie każdy o tym wie. Jak się sprawdza poprawność FM-a? No właśnie. No, tutaj właśnie mamy takie ułożenie, które jest dość podejrzane. Znaczy nie podejrzane, ale po prostu nie wiadomo z niego do końca, jak to się stało. Zaraz pokażę. Ja nagrywam, Grzegorz, do wykorzystania. Nie wiem, to domyśliłem się. Dobra. Poprosimy zawodnika pewnie o wytłumaczenie, bo na początku idzie dość nowanie. Układa sobie bloczek 2x2x3. Widzę. Dość standardowo. Tak. Gdzie to jest? Okay. Wkłada slota. Jeszcze raz. Zamyśliłem. Czy jeszcze raz mieszasz? Jeszcze raz mieszam. Jak widać, to jest bardzo żmudne. Owszem. Bardzo. Milion razy robić ten sam scram. Dodatkowo teraz jest o 6 ruchów dłuższy. Jeszcze jak ktoś się pomyli po 6 ruchach sprawdzając, to musi od początku. Tego się chciałem dowiedzieć. Najlepsze ułożenie finałów. 24, najlepsze. 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 Dziwna konkurencja, w której nie widać kostki w sensie tego, ale jest bardzo fajna. Ja bardzo lubię. Z Saigonem, w sensie... Piątka. Cube. Kurde, przegrałeś wszystko. Przegrałem wszystko z kredesem. Wygrałeś życie. Możesz przestać trenować i wrócić życie. Yeah.
No i w finale wyciągnął szóstkę. Niesamowite. Niesamowicie wytrzymał zawodnik. O, Mateusz chyba trochę za wcześnie zaczął, powinien był trochę chyba uspokoić się mocniej i 10 punktów. Także Michał Przybuski teraz walczy o pierwsze miejsce, ponieważ tutaj ten jeden sąd może jeszcze wszystko zmienić. No zobaczmy, co z tego będzie. Tak, wszyscy rozumiemy jego koncentrację. Dobrze.